bardzo fajnie, dużo atrakcji, dużo występów, dmuchańce, dużo więcej widzimy naprawdę tych atrakcji w tym roku niż w tamtym, także bardzo jesteśmy zadowoleni. Takich osób jak pan Jan, zadowolonych z oferty, jaką z okazji Dnia Dziecka przygotował Staszowski Ośrodek Kultury, było całe mnóstwo. Potwierdzała to liczba uczestników. Takich tłumów jak w niedzielne popołudnie Park imienia Górników Siarkowych w Staszowie dawno nie gościł. Program jest tak bogaty i tak zróżnicowany, że każdy znajdzie coś dla siebie. I zarówno te mniejsze dzieci, jak i nieco większe, ale również całe rodziny. Choćby nawet spektakl, który się odbędzie, jest to spektakl familijny, mówiący o tym, w jaki sposób żyjmy, aby to życie upłynęło nam w radości, a nie w smutku. Oprócz tego wszystkie sekcje, które występują na naszej scenie, są to sekcje pochodzące głównie ze Staszowa. Idealny moment, aby spotkać się z całą rodziną i podziwiać swoje dzieci na scenie. Jest to jednak duża impreza plenerowa i nie tylko dla naszych mieszkańców miasta i okolic, ale również myślę dla całego powiatu. Wyjaśniała Anna Gogola, dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury, fenomen wysokiej frekwencji. Z życzeniami i słodkościami dla bohaterów wydarzenia pospieszył Leszek Kopeć. Burmistrz Staszowa przyznał, że w dzieciństwie nie mógł liczyć na takie atrakcje na Dzień Dziecka, a wesołe miasteczko w Staszowie pojawiało się sporadycznie. Niestety nie, ale też można było się bawić, dobrze się bawić w tamtym okresie. Co prawda, takich wspaniałości, takich cudów, można powiedzieć, nigdy nawet nie miałem w snach w tamtym okresie, ale dzisiaj nasze pociechy mogą się tym cieszyć. I dobrze, że mają wesoło, kolorowo, że się bawią właśnie w tym wyjątkowym dniu dziecka. Nad projektem Dzień Dziecka w Staszowie miejscowy ośrodek kultury pracował od dawna. Tak naprawdę z początkiem tego roku zaczęliśmy pierwsze działania, aby ten dzień mógł się odbyć. Nie był to dzień, który uczestnikom dostarczył moc atrakcji i niesamowitych wrażeń. Wiele atrakcji, zabaw, wspaniały teatr Klinika Lale, który już wystąpił o godzinie 17:00. Na naszej scenie występy naszych również gości specjalnych, w tym Orkiestry Młodzieżowej z Chmielowa, Kleksy, Enigma, Szkoła Muzyczna. Wszystko to dla dzieci, tych mniejszych i tych większych. Ofertę dla tych mniejszych i tych większych przygotowała strefa odkrywania wyobraźni i aktywności, w skrócie zwana SOWĄ. Mamy bardzo dużo przygotowane właśnie dzisiaj dla nie tylko dla dzieci, dla młodzieży, ale i dla osób dorosłych. Mamy zagadki, mamy rękodzieła, ale również mamy też ciekawe aktywności. Jak zawsze mamy tutaj dużo osób, które nas odwiedzają, zarówno właśnie dzieci, jak i młodzież. Zapraszamy również dorosłych, seniorów, dla każdego coś się znajdzie. Od pierwszej edycji w Staszowskim Pikniku z okazji Dnia Dziecka uczestniczy miejscowe nadleśnictwo. W niedzielę ich stoisko było rozrywkowo-edukacyjne. Młode pokolenie to jest to, co najcenniejszego mamy. Tu trzeba uczyć tej miłości do lasu. A poznasz, będziesz las miłował, jak go poznasz, prawda? Więc tu staramy się też i przekazać naszą wiedzę i to zamiłowanie do lasu. Dobrze bawić się zamierzali mali staszowianie, Aleks i Leon. Puzzle ułożyć. I co jeszcze? I no, tak myślimy nad tą karuzelą wielką. Wiktoria przyjechała z Rytwian, aby wystąpić na scenie. My będziemy występować. Z czym? Taniec układateczny. Tak jak w latach ubiegłych, dużą popularnością cieszyła się eksplozja kolorów Holi. Burmistrz Kopeć zapewnił, że w roku przyszłym postara się, by na święto najmłodszych do Staszowa zjechał olbrzymi park rozrywki. Brakuje mi takiego dużego jeszcze parku rozrywki i mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie taki potężny park. Właśnie ten Dzień Dziecka również tutaj się pojawi, bo było kolejną wspaniałą atrakcją dla naszych mieszkańców i też mieszkańcy tego oczekują. Jerzy Strzyż, STV Info.